Mrocza Koszula, sołtys sołectwa Dołgie. Spotkaliśmy się tu, żeby wspólnie spędzić czas. Nasze spotkanie zaczęło się od wspólnego przygotowania pizzy. Później będziemy piec chlebek. No dużo dzieciaczki posłuchały i my dorośli również o bezpieczeństwie, o zabezpieczeniu się w czasie jazdy na rowerach, na hulajnogach, więc stąd te właśnie gadżety takie bezpieczne, odblaskowe. Dzieci też mogły porozmawiać z panami i paniami ze służb więziennych, no, zaprezentować ich osprzęt, ich uzbrojenie. W sumie no, wszyscy spędzają fajnie czas. Pracownicy Urzędu Miejskiego byli tu i oni właśnie poinformowali, oni udzielali informacji dzieciom o właśnie bezpieczeństwie. Od nich otrzymaliśmy te gadżety. Byli panowie ze Straży Miejskiej, którzy też wypowiedzieli się o bezpieczeństwie, o tym, jak, co można działać, co można robić, by czuć się bezpiecznie. Nazywam się Barbara Nagórska, jestem sołtysem sołectwa Mielenko-Drawskie. Koło gospodyń wiejskich wraz z gminą Drawsko-Pomorskie zorganizowało piknik. Chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo. Dzieciakom rozdawane są różnego rodzaju gadżety. Mamy stoisko Służby Więziennej, Straży Miejskiej i Urzędu Miasta. W organizacji pomogły nam środki z Ministerstwa Sprawiedliwości.